Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam was w kolejnym odcinku z serii Heroes od A do Z. Omówienie zamków, część druga. W tym odcinku zajmiemy się omówieniem zamku Inferno, Nekropolia i Lochy. W odpowiedzi jakby do waszych często pojawiających się pytań dotyczących tego, że w pierwszym tygodniu powinno się budować kopito, czy nie wiem, chmury siarki. No cóż, ja gram na zamek i gram na jednostki. To jest jakby mój pierwszy tydzień. W taki sposób wam proponuję, nie musicie się z nim zgadzać. To jest mój sposób grania i w taki sposób to będę pokazywał. Jeszcze kolejna rzecz, bo zwróciłem uwagę samemu, szkoda, że nikt z was tego nie wypunktował w komentarzach. Pewien błąd, otóż zaczynamy, spojrzyjcie, zwykle zaczynamy z pierwszym poziomowym budynkiem, karczmą oraz podstawowym budynkiem dającym nam 500 zł. Pierwszego dnia zwykle trzeba zbudować jednak tą radę miasta i wspominałem to w kontekście omawiania wszystkich zamków, więc jakby ten jeden dzień trzeba by uciąć. Ale dobrze, tutaj już poprawimy się i pójdziemy poprawnie, tak jak powinno być. Więc, jak ja rozbudowuję się zwykle w pierwszym tygodniu? No, przede wszystkim dom rady miasta, to jest dzień numer 1. Następnie sale grzechu, dzień numer 2, psiarnia 3, demony 4 i najczęściej przedsionek piekieł 5. Dlaczego do 5? No, znów, 6-7, zamek. Na co to warto zwrócić uwagę? No i fryty będą troszeczkę kosztowały nas surowców. Siarka i kryształki kosztują nas podstawowy budyneczek. Warto też od razu mieć na uwadze zapas rtęci, bo diabły będą troszeczkę tego pożerały. Inferno, nawet sobie sprawdziłem, w całości do wyrekrutowania kosztuje 28 090. Nie jestem pewien do końca tej statystyki, ale taką odszukałem. Nie liczyłem tego samemu. Mam tu na myśli, jeżeli mamy rozbudowany zamek i mamy pełną tygodniową rekrutację. Więc jak najbardziej posiadając kapitał, jesteśmy w stanie wyrobić się w tygodniową rekrutację. Z całością przychodu. Mam, przypominam, 28 tysięcy przychodu tygodniowego. Jak drugi tydzień bym zaczął? No zdecydowanie przeczekałbym temat ifrytów. Ewentualnie da nam troszeczkę więcej czasu na zebranie klejnotów, ewentualnie siarki. Na mapie już mapy. Na mapie, przepraszam, podróży. I wówczas budowałbym Magild, targowisko, później. No, mając już zamek, jedziemy szybciutko ratusz, kapitol. Oczywiście. Znowu, po raz kolejny mówię, jedziemy. Użyłem tu oczywiście pewnego rodzaju skrótu myślowego, bo wszystko oczywiście weryfikuje gra. Mówię o takim ogólnym zarysie planu, który powinniśmy przyjąć. Jasne, możemy go modyfikować, zmieniać w zależności od sytuacji. Może się trafić sytuacja, że będziemy musieli szybko pokonać jakiegoś przeciwnika. Wtedy bym polecał ulepszenie szybkie psiarni na serwery. No, dosyć szybkie. Ewentualnie ulepszenie przedsionka piekieł na tych czarcich lordów. I wtedy byśmy mogli zacząć wskrzeszać powoli te demony, kiedy wiemy, że możemy pójść na straty. Wiem, że istnieje build, który zakłada, jest tam jakiś algorytm na to, że tracimy, wylicza się to w jakiś sposób, że wyliczamy ilość jednostek, które stracimy, w tym przypadku to będą impy na przykład, i wskrzeszamy je później demonami do końca gry. Jest na pewno jakiś taki algorytm, przepraszam, demonami, tak? Czarcimi lordami. Wskrzeszamy na demony. Jest na pewno jakiś taki algorytm na to, który potrafi wyliczyć to. Proponuję poszukać. Jeżeli mi się uda znaleźć, to może umieszczę to w linku. W każdym razie jest na pewno jakiś sposób farmienia. No i w drugim tygodniu, jeśli by nam się udało ten kapitol, no to fajnie szybciutko byłoby postawić jeszcze to jezioro ognia. Choćby po to, żeby się zbierały. Naturalnie przeklęty pałac potem, można się wesprzeć magazynem zasobów. Co do dodatkowych budynków tutaj, no tutaj mamy troszeczkę większy wybór. Mamy wrota wymiarów, które wymagają cytadeli od nas, czyli drugiego poziomu rozbudowy fortu, pierwszego poziomu rozbudowy fortu. Sprawia, że możemy używać tego jak tam portal. Czyli przenosić się pomiędzy różnymi zamkami. Jeżeli mamy na przykład mapę, gdzie mamy kilka infern na mapie, może to równie dobrze pełnić funkcję tam portalu. Bardzo przydatne w obronie, w zbieraniu wojska. Bardzo fajna rzecz. No, na rodzisko zwiększałem produkcję owańców o 8 tygodniowo. Hu, hu, hu. Klatki zwiększają produkcję serwerów o 3. Nawet okej. Okay. Bonusowo mamy jeden z budynków, który nam dodaje ten jako pierwszy moc bohatera o +1 dla każdego odwiedzającego bohatera oraz chmury i siarki, które zwiększają 2 mocy podczas do obrony. Trzeba przyznać, że zabawna sprawa, zabawna. No, ale przynajmniej zobaczcie, jak zajebiście wyglądają. Jak się tutaj przybliży, to widać tą pikselozę i sprite'y, tak? Ale Magid 5, czyli mamy wszystkie 5 poziomów czarów. Czyli nic dodać, nic ująć. Mamy tutaj w zasadzie maksimum możliwości, wyciągamy z tego zamku. Później mamy obóz z amunicją, więc nawet przydatne. Co do jakby przydatności zamku, jak nie gram, no to mówię, zapraszam do pierwszego filmu. A tymczasem, nie czekając długo, przeskoczymy szybciutko do drugiego zamku. Nawet nam się trafił tant, nie?
A przepraszam, jeszcze bym wrócił tutaj szybciutko, bo nie omówiłem tego w poprzednim odcinku. Graal w Infernie dodaje nam sprawia, że każdy następny tydzień jest tygodniem chochlika. Nawet nie głupie, prawda? Będziemy mieli strasznie dużo zwiększoną populację tych chochlików. I jeszcze cofnąłbym się troszeczkę do tyłu, do poprzedniego odcinka, kiedy mówiłem o zamku, bastionie i fortecy. W zamku Graal dodaje nam 20 do morali w czasie obrony. Oczywiście 5000 złota więcej, 50% populacja większa, tak? W bastionie daje nam 20 do szczęścia, czyli no maksymalne szczęście w czasie obrony. A w fortecy odkrywa nam całą mapę oraz daje 20 do wiedzy w czasie obrony. No tak, woli wyjaśnienie. Zacznijmy może od tego samego w nekropolii. W nekropolii zwiększa nam naszą kromancję o 20%. To oczywiście u wszystkich posiadających. No i klasycznie 50% i 5000 sztuk złota. Okej, okay, jak nekropolia. Ja mam nietypowy sposób jej rozbudowywania, to muszę od razu zaznaczyć. Przyjmiemy model, że zaczynamy z jednym budynkiem do istot, tak? Bo możemy czasami zaczynać z cmentarzem. Przyjmiemy, że zaczynamy z jednym. Więc mamy karczmę, przekrętą świątynię, dom rady miasta, czy tam niższy poziom, nie wiem jak się nazywa. Więc tak, pierwszy budynek to jest dom rady miasta, następnie cmentarz i ja tutaj omijam zjawy. Może to być złe, może to być dobre. Do końca nie wiem. Ja tak gram, bo wychodzę z założenia, że w pierwszym tygodniu chcę mieć co innego. Czyli po cmentarzu, to już mamy drugi budyneczek, robię gildię magów na poziom pierwszy, trzeci, dworek czwarty, mauzoleum piąty, sala ciemności szósty i tutaj zaczynam z cytadelą. Dlaczego wyjątkowo zaczynam z cytadelą? No bo zależy mi na tych trzech jednostkach, żeby one już się zbierały od pierwszego tygodnia. Dostajemy tu wejściowo 2, 3, 4 jednostki plus populacja powiększona o tylko 50%. Tak, o 20%, czy o 50%, przepraszam, bo zamek nam daje bonusowe całe 12, czyli o 6 w tym przypadku, czyli przy liszach to jest 1, czyli mamy wtedy 4 lisze. Tak mi się wydaje, 4 lisze, co tu. Więc już możemy wtedy mocno rozpocząć cały tydzień i następnie drugi tydzień, no to oczywiście zamek, domykamy, można domknąć zjawy, można spróbować smoczą kryptę. Mając już guild, możemy, ja bym poszedł generalnie, w targowisko, kuźnie, ratusz kapitol, ewentualnie przymknął to wszystko zamkiem, bo i tak do kapitolu będzie on niezbędny. Nekromatron, bardzo fajnie, szybciutko warto zbudować, poza tym nekromatron jest potrzebny do lepszenia dworku, więc jest to również bardzo istotne. Smoki tutaj, no wypowiadałem się troszeczkę na ich temat, według mnie są najsłabsze z siódemek, no i trzeba mieć to na uwadze, że ta jednostka nigdy nie będzie nam strasznie mocno trzymała gry. Nekromancja, jak tutaj mu wspomniałem, no to jest jednak core w tej armii. Warto to mieć, warto, żeby to działało sprawnie. No nic, trzeba to trzymać. No ja mówię, te zjawy olewam dosyć mocno. Gdyby się nad tym zastanowić, po prostu omijam je w rekrutacji. Co do kosztów samej nekropolii, jest to 26920, czyli nawet z górką zostaje nam z każdego tygodnia. Przy założeniu, że rekrutujemy wszystkie jednostki i wszystkie jednostki są ulepszone, czyli na przykład jeżeli gralibyście moim sposobem, no to ten koszt będzie oczywiście proporcjonalnie mniejszy, bo nie budujemy zjaw. Na pewno się w jakiś sposób może przełożyć na rozbudowę innych zamków, na wiele innych rzeczy. Co do magildów, 5 magildów, ciekawa ciekawostka, w nekropolii zawsze mamy falę śmierci, to jest nawet wpisane w edytorze mapy. Jeżeli mamy nekromancję, zawsze będziemy mamy nekropolię, zawsze będziemy mieli falę śmierci w drugopoziomowych czarach i animatora w trzeciopoziomowych czarach. Ale znowu z drugiej strony nie dostaniemy tego w żadnym innym zamku poza nekropolią. Przy czym no, ciężko stwierdzić, żeby się gdziekolwiek indziej przydawała, prawda? Dobra. Jeśli można powiedzieć, że jakby ten zamek... A nie, jeszcze nie. Okej, okay. Bonusowe budynki. Całą ciemności. Bardzo nie lubię, jak komputer to buduje. Sprawia, że tak jak odpowiednio w fortecy nam odkrywał fragment naokoło mapy, całą ciemności sprawia, że zakrywa nam fragment mapy. I robi to co turę, konsekwentnie. Czyli nawet jeżeli wejdziemy, coś zobaczymy, to w następnej turze już znowu jest to zakryte. Denerwująca sprawa. Komputery zwykle sobie nie robią z tego większego problemu. Przeciwko innym graczom, lub jeżeli grasz przeciwko komputerowi, może być problem. Szkieletornia pozwala nam przekształcać jednostki w szkielety. Całkiem przydatne, jeżeli nam się uda przyłączyć jakieś jednostki do nas, szybciutko do zamku i przerabiamy szkielety. Siódmopoziomowe jednostki, za wyjątkiem anioła, chyba tylko za wyjątkiem anioła, przerabiamy smoki. Warto mieć to na uwadze, bo jest to dobre. I chyba zanim jeszcze tytan chyba nie jest przerabiany też smoka. Ale zwróć uwagę, jeżeli nam się uda przyłączyć jakoś siódmopoziomowe jednostki, możemy je zamienić w kościane jednostki. To już jest dobre. Rozkopane groby zwiększają nam produkcję o 6 kości. No, kościeli i szkieletów, w zależności, tu już akurat pokazuje rozbudowany model. Magazyn zasobów tutaj daje o dziwo drewno i rudę. Przy czym smoki wymagają rtęci. Ale nie jest to jakiś straszny koszt. Zresztą zobaczcie, podstawowy smok nawet nie wymaga rtęci.
więc nie ma problemu. Ten wymaga jedna kopalnia swobodnie jest w stanie jakby zapotrzebowanie na tą rtęć dostarczyć. Coś jeszcze tu mamy? Kuźnia nawet medyka, tak? Produkuje. Ja nie jestem tego zwolennikiem. Może to jest błąd. Ja nie uważam, że to było dobre. Pamiętajcie jeszcze przy rozbudowie. Jak najszybciej. Raz, dwa, trzy. Te budynki trzeba zbudować i od razu je ulepszyć. Jak tylko możemy, jak tylko mamy czas, pieniądze. To jest według mnie podstawa w tej armii i bez tego się grać nie da. No i naturalnie animator i żeby te jednostki nam przeżywały przez każdą chwilę. Dobra, jeśli to omówiliśmy, zapraszam was jeszcze do lochów. O właśnie, widzimy już pierwszy budynek, który moim zdaniem jest jednym z witalniejszych w tym zamku. O, drugi, a mniej ważny. O, właśnie, jak magia ziemi mi się trafiła. Okej, zacznijmy od początku. Przepraszam, zanim jeszcze, zobaczcie, jak to zajebiście wygląda. To jest tak stara gra, to wygląda mega. Jak się podświetli, to już trochę traci swojego uroku, ale naprawdę jest ostre. Strażnik ziemi. O właśnie, może zacznijmy od strażnika ziemi. Zwiększa nam moc w czasie oblężenia. O 12, no i oczywiście klasyczne rzeczy dające nam od grala. Jak tutaj się rozbudowujemy? No cóż, całkiem klasycznie. Dom Rady Miasta za 1000, Harpie Gniazda, to jest 2, 3, 4. I po otwarciu kaplicy ze Stygłego Słowa mam możliwość zbudowania labiryntu lub legowiska Chimer. Warto zauważyć, labirynt wymaga 10... się nazywa klejnotów, tak? 10 klejnotów na otwarcie, więc w zależności od tego, jak nam potoczyła się sytuacja na Wabitewni, pamiętajcie, że tutaj też jeden klejnot tracimy. Tak robimy bądź to, bądź Minotaury, bądź Chimery. Powinno się, to też był taki dylemat, zobaczcie, w Fortecy. Też był do wzięcia Jin oraz była do wzięcia Naga. Tam było to dosyć proste, bo Naga zawsze była lepsza. Ja strasznie lubię te Minotaury. Może to jest błąd, że zwykle je promuję nad Chimerami w pierwszym tygodniu. Może. Zależy, to zobaczycie, jak będzie wyglądała sytuacja na waszej mapie. Jeżeli nic nie wygląda na to, że może być jakkolwiek ciężko, ja bym jednak postawił na Minotaury, żeby już od pierwszego tygodnia tworzył. Co dalej? No klasycznie. Cytadela, zamek. Jeśli się uda, i w drugim tygodniu, oczywiście, Magguild, magazyn, przepraszam, targowisko, kuźnia, ratusz Kapitol. Dokładamy jeszcze do tego Chimery, później możemy skończyć z drugim poziomem Magguildu, bo drugi poziom Magguildu jest wymagany do pierwszego poziomu Smoczy Jaskini. Więc szybciutko robimy drugi poziom Magguildu. Jeśli nam się udało w trzecim tygodniu już zrobić czerwone smoki, to już jest dobrze, według mnie. To znaczy, że już te jednostki będą stały, w razie co możemy je swobodnie sobie w czas ulepszać. Jakie ulepszenia warto zwrócić uwagę? No oczywiście na to. Meduza, to już chyba pokazywałem w którymś filmie. Meduza nieulepszona, zobaczcie, ma 4 strzały. Całkiem mało jak na bitwę. Ulepszona 8. Wtedy już można grać. Taki obserwator już ma na starcie 12, ulepszony 24. Zobaczcie, to jest 3 razy tyle, tak? A więc jakby jest bardzo istotne ulepszenie tej meduzy. Szybko, warto by było też szybciutko zaopatrzyć się w wóz z amunicją. Tu mamy balistę, ale warto się gdzieś zakręcić przy innych zamkach o wóz z amunicją. A co do samych bonusowych budynków. No tak, mamy tutaj sprzedawcę artefaktów, to samo co w fortecy. Czyli mechanika działania sprzedawcy artefaktów jest chyba całkiem wam znana i prosta. Jakby wchodzimy i w zależności od tego, im więcej mamy sprzedawców artefaktów, jak na targowisku, mamy coraz tym lepszy kurs. Możemy również sprzedawać te artefakty. Ale to nie było dobre. A możemy też je kupować za różnego rodzaju surowce, jeżeli mamy ich nadmiar. Następnie mamy Akademię Wojny, no to widzieliście już pokazówkę, co robi. Daje 1000 złota bohaterowi na wejście. Jak to zwierciadło na mapie podróży. Nic super wielkiego. Czarci krąg, 7 piekielnych troglodytów w ogóle, zwiększa nam produkcję. Portal przyzywania, całkiem fajna sprawa, bo sprawia, że co tydzień losowe... I w zależności ile podbijemy siedlisk potworów, czyli takich rekrutatorów, jeżeli takie słowo istnieje, na mapie podróży, on raz w tygodniu sprawia, że możemy zrekrutować te jednostki w zamku. Całkiem fajne, zwłaszcza jeżeli na przykład mamy siedliska, które zawierają jednostki 6-7 poziomowe, mają wtedy bonusową jednotygodniową rekrutację. Przepraszam, nie jednotygodniową, czyli podstawową. Czyli takie, które spojrzycie na przykład. Podstawowe to jest 14, czyli mając coś takiego, moglibyśmy zrekrutować 28, plus jeszcze te wszystkie bonusy, które nam daje tutaj rozbudowa zakupu. Wir Magii. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Podwaja nam ilość naszych punktów magii w zależności od tego, jaką mamy wiedzę. Przy magu takim, jakim jest Jedi na przykład w tym zamku, to szybciutko nie będziemy mieli problemu z maną. I ważne, każdym innym bohaterem, który tutaj wejdziemy, też ten Wir Magii nam podbije tą manę. Więc nawet bohaterem, który nie mają za dużo wiedzy, możemy sprawić, że mogą swobodnie troszeczkę podziałać na tej mapie bitewnej i powalczyć tymi czarami. Magild, no, piątopoziomowy. Fajnie mamy też to, że z rozbudową... O, ale trafiliśmy, czarze, patrzcie, wskrzeszenie i miejski portal. Cudo. 5 poziomów czarów, super trafić to, tak, to na pewno.
a wskrzeszenie byśmy mieli od Jedediego, więc tak by nie zmieniałoby wiele. Zobaczcie, że rozbudowa tutaj Smoczej Jaskini już wymaga trzeciego poziomu Megildu, więc w zasadzie już potem zostajemy o jeden krok do czwartego poziomu, który nas najczęściej najbardziej będzie interesował. Co jeszcze warto zwrócić uwagę? No właśnie, rozbudowując Magildy na drugi poziom potrzebujemy już 4 siarki, na trzeci poziom potrzebujemy już 6 siarki. Pierwszy poziom smoków kosztuje już 20 siarki i następny również 20 siarki. Tak, chodzi o to, żebyście zwrócili uwagę na waszą produkcję siarki, jak najszybciej, nigdy jej nie sprzedawali i starali się ją zbierać jak najszybciej. Magazyn zasobów może w tym pomóc, bo no tutaj daje siarkę. Co do tego zamku? Myślę, że wszystko, jeżeli chodzi o jego rozbudowę pierwszy, drugi tydzień. Oczywiście sytuacja może, nie omówiłem tego wcześniej, ale gdybyśmy zaczynali z Harfium Gniazdem, wówczas tracimy ten dylemat, czy labirynt, czy legowisko Manticore, prawda? Jeżeli zaczniemy z Harfium Gniazdami, jesteśmy w stanie zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, jesteśmy w stanie zrobić 5 budynków od razu, poza Cytadelą i Zamkiem. Tak więc... myślę, że to będzie na wszystko jak na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i cześć.